Jak się ustosunkujesz do tych nieuprzejmych, niemiłych wypowiedzi na temat twojej polskości właśnie? Że ty nie jesteś stąd, że ty tu przyjechałeś i samo to, że mówisz, że chcesz naprawiać Polaków i ktoś może powiedzieć, jak ty śmiesz. No, mi się wydaje, że wchodzimy w taki klimat, że coraz więcej ludzi pozwala sobie na nienawiść, coraz więcej mężczyzn pozwala sobie mówić publicznie brzydko o kobietach. Znaczy w ogóle zaczynamy pozwalać na taką brak kultury, nie tylko w internecie, ale raczej w ogóle w mediach, która nie była wcześniej, więc ja mam z tym ogromny luz, porównając do tego, co inni przeżywają. Naprawdę na jakichś forach, nawet medialnych, to jest niesamowite. Karolina Piotrowska niedawno napisała artykuł o tym, jak właśnie pozwalamy, jak my mężczyźni w Polsce jest pozwolenie na to, żeby obrażać kobiety, ale tak bardzo, bardzo, bardzo brzydko słowami, które są nie do zaakceptowania, a to się dzieje i nikt nie reaguje na to. Zawsze byłeś taki silny, czy się uczyłeś tego, że jakieś hejty ignorować? Ja myślę, że jak się widzi, nie wiem, widzi się jakiś komentarz Krystyny Jandy, który potem się spotyka z hejtem, i jak widzisz, że ludzie piszą, co to jest w ogóle za aktorka, bo to wtedy wiesz, że dużo tych komentarzy to są, raczej jest dużo ludzi dość frustrowanych i umówmy się, że ja miałem nawet taką sytuację, że ktoś napisał do mnie, że mnie coś tam wyjebie, coś tam i zrobiłem print screen na komputerze, wszedłem na profil tego pana i wysłałem do wszystkich jego najbliższych ludzi, znajomych. I kilka dni później pytałem swój numer, powiedziałem, że nie wiem, czy państwo znają tego pana, ale ja go nie znam, ale on się wypowiada na mój temat bardzo, bardzo brzydko. Kilka dni później odbieram telefon i dzwoni pan i przeprasza mnie. Słuchajcie, czy tam kobieta stoi koło niego i po prostu ma bata nad nią, ale przeprosił mnie, tłumaczył się, że ma trudny okres w tej chwili. Ja powiedziałem, proszę pana, ja nie będę się licytował z panem, bo ja też mam trudny okres, ale no, więc wycofał to, przeprosił. Wtedy zrozumiałem, że ten taki hejter często jest taki bardzo, bardzo niegroźny, jakiś tak nijaki typ. Ale tłumaczył to jakoś, to po prostu sobie... No, tłumaczył, że ma trudny okres. Raczej, ja też mam trudny okres, teraz się zbliża jesień, będzie depresja, więc wiesz. No. Jak sobie radzisz z jesienną depresją? Jadę na wakacje. No, do Teneryf, do Egiptu, tam gdzie słońce. Poważniej, co sądzisz o obecnej sytuacji politycznej? Demokracja powoduje, że to jest cudowne, że każdy dochodzi do głosu, ale nie możemy narzucać innym, jako mężczyzna no, nie czuję, że mam prawa decydować, co kobieta może robić ze swoim ciałem. Jakoś tak nie jestem wychowany w ogóle. Nawet nie śmiem myśleć o tym, więc ja nie rozumiem, co do końca się dzieje. Ja myślę, że nadchodzi taki ciemny okres dla całej Europy, w ogóle nie tylko Polski i ja myślę, że nadchodzi wojna między nami. I to nadchodzi wojna, bo my sami, bo część naszego społeczeństwa bardzo, bardzo tą wojnę pragnie, bo nie wiem, czy się nudzą, czy po prostu zapomnieli historię, czy zapomnieli, czy mają krótką pamięć, ale za długo żyliśmy w spokoju. Jak otworzyć na to, czy jak przemówić ludziom? Tak od tych małych rzeczy właśnie, że mniej nienawiści między sobą, do tych wielkich spraw na poziomie międzynarodowym też. Ja myślę, że sztuka i kultura jest od tego, ale generalnie też żyjemy w społeczeństwie, gdzie tak naprawdę duża część społeczeństwa to tej kultury w ogóle nie chce. Najważniejsze jest mieć na chleb, na swoich dzieci, wiązać koniec z końcem. Taka jest też prawda. Dla dużo ludzi jakby przetrwać na co dzień nie jest łatwo, więc o czym mówimy, gdzie tu jest miejsce na empatię, na miłosierdzie wobec innych. Jak ja powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że ja naprawdę sądzę, że my Polacy powinniśmy pomóc ludziom w potrzebie. No to spotkałem się z mocnym hejtem. Że pomagać ludziom, to nie? A w kontekście kryzysu imigracyjnego, uchodźcy? Imigracyjnego, ale w ogóle, że my powinniśmy, sądzę, jesteśmy dość bogatym krajem, żeby móc oddać coś od siebie. No, spotkało mnie ogromny hejt. Dużo podróżujesz, więc jesteś w stanie mniej więcej porównać.
na jakim etapie rozwoju jest Polska względem innych krajów, bo wśród młodych ludzi zwłaszcza są właśnie te hejty mówiące o tym, że no, jesteśmy 100 lat za Murzynami i Zachód. A niekoniecznie, niektórzy mają gorzej. Może warto docenić to, co mamy i iść do przodu, zamiast się cofać. No, czyli generalnie ja zawsze myślałem, że powinniśmy patrzeć do przodu niż tnąć się i wygrzebywać swoje rany. Ale ja nie wiem, ja jakieś 2 lata temu to mogłem to odpowiedzieć bardzo lekko. W tej chwili to jestem też sam zagubiony. Sam się dziwię, że jakie nastroje w Polsce nadchodzą i sam się jestem tylko przerażony. Mam poczucie, że jakby bardzo dużo chcemy, jako my Polacy, ale bardzo mało chcemy oddać ze siebie. Nawet wystarczy zobaczyć, jak politycy rozmawiają ze sobą. Ten ton, który jest nawet przy debacie politycznej, on jest bardzo, bardzo prymitywny i no niestety to ja bym chciał wiedzieć, że politycy potrafią ze sobą rozmawiać, mimo że mają różne poglądy, niż wysłuchać. A tutaj nawet tego nie potrafimy, więc mi trudno powiedzieć. Ja mam poczucie, że jesteśmy naprawdę daleko. Rozwijmy to, o czym mówiliśmy na antenie, że masz różne wcielenia i dla różnych ludzi jesteś różną postacią. Na ile ty jesteś w życiu rzeczywiście aktorem? Na ile się zgrywasz i gdzie jest prawdziwy Czesław? Bo inny jest jako juror w talent show, inny jest w filmie, inny jest na koncercie i trudno się do ciebie przebić. Trudno, jak ludzie gdzieś dyskutują o tobie, to wariat, świr, w ogóle nie rozumiem, o co mu chodzi, dziwny sposób bycia, dziwny sposób wypowiadania się. Gdzie to jest jakaś tam gra i zgrywanie się, a gdzie jest Czesław Mozil? Ja w ogóle nie zgrywam, ja mam takie szczęście, że ja mogę być sobą. Dzięki Bogu mogę być sobą. A to, że mój sposób albo otwartość, czasami szczerość niektórym przeszkadza, no tak to jest. No, łatwiej by było być po prostu grzecznym, uprzejmym i jakimś takim nijakim. Na pewno, nie wiem, trudno to powiedzieć. Ja jestem wdzięczny, że mogę być sobą i że jest jakoś miejsce dla mnie. Po prostu. A jak ludzie mnie odbierają, to już jest ich całe zaplecze, wychowanie. No, dla niektórych to będę fatalny, bo mówię o miłosierdziu, o otwartości. A dla innych to będę może autorytetem. Teraz jestem sojusznikiem roku, dostałem od kampanii przeciw homofobii, dostałem nagrodę i jestem z tego bardzo dumny, no ale inni będą w ogóle się dziwić, że takie nagrody się rozdaje. Jesteś autorytetem dla niektórych, dostajesz na przykład listy, maile, które wyrażają wdzięczność, czy pytania może, ktoś prosi o rady? Cały czas, tak. No, staram się tak czytać, ale dostaję cały czas, ale też czasami po prostu mam dystans i staram się żyć swoim życiem tu i teraz. A masz jakieś takie psychofanki, które jeżdżą za tobą na każdym koncercie? Nie, kiedyś były takie, ale to już się skończyło. Przeminęło. Tak. Ostatnie moje pytanie. Czy jest takie pytanie, którego nikt ci nigdy nie zadał, a chciałbyś na nie odpowiedzieć? Chyba nie. Wszystko już powiedziałeś. Czy nie chcesz? Nie, ja bardzo dużo rzeczy trzymam dla siebie i nie mówię całej prawdy, więc czyli tam nie otwieram swojej sypialni. Staram się naprawdę trzymać część swojego życia bardzo dla siebie.